Emilka i Asia nie mogły zasnąć. Poszły więc do salonu po tatę, aby ten opowiedział im bajkę na dobranoc. Dobrze, powiedział ojciec, ale potem musicie iść spać, bez kombinowania. Dobrze, tatusiu, zgodziły się dziewczynki. Ojciec wstał więc z kanapy i ruszył za córkami do ich pokoju. Emilka wskoczyła pod kołdrę pierwsza i zaczęła popędzać siostrę, która szukała swojego misia. Szybciej, Asia! Tato, powiedz jej, żeby się pospieszyła! Niecierpliwiła się Emilka. Już mam! W tym samym momencie Asia podniosła triumfalnie pluszaka. Dobrze, dobrze. Możemy zaczynać? Asiu, połóż się do łóżka, powiedział tata. Tak, zaczynajmy, tato, mówiły jedna przez drugą dziewczynki. Mężczyzna uciszył je gestem i zaczął opowiadać. Dawno, dawno temu, całkiem niedaleko stąd, żyła pewna rodzina. Tata, mama i dwie córki. Całkiem podobnie jak u nas, prawda? No więc, mama szła do pracy na noc, a tata oglądał telewizję w salonie. Wtedy na dół zeszły córki i poprosiły ojca, żeby opowiedział im bajkę. Po skończonej opowieści ojciec pochylił się nad głową jednej z córek i odgryzł jej twarz. Druga próbowała uciec, ale ojciec złapał ją za ramiona i wyszeptał jej coś do ucha. Następnie rzucił ją na ziemię i jej także odgryzł twarz. W tym momencie mężczyzna zgarbił się, a jego skóra zgniła w tempie natychmiastowym. Następnie z kręgosłupa wyrosły olbrzymie kolce i potwór oparł się na rękach. Wtedy otwarły się drzwi pokoju dziewczynek. W progu stanął ich prawdziwy ojciec, który niestety przybył za późno. Potwór rzucił się na niego i postąpił tak, jak z dziewczynkami. Koniec bajki. Siostry przeraziły się. Ale tak się z nami nie stanie, prawda, tatusiu? Spytały. A myślicie, że wasz tata zdąży? Spytał tylko ojciec i pochylił się nad Emilką.